Cześć! W tym filmie pokażę Wam, jak zrobić chipsy paprykowe samemu, które w smaku będą po prostu takie, rewelacyjne. Analogicznie można powiedzieć, że tak jak Wam w innych filmach pokazuję, jak coś zrobić samemu w sposób, który będzie to dużo lepsze niż gotowe kupne, teraz Wam przedstawię, jak zrobić naprawdę rewelacyjne w smaku chipsy paprykowe. I tutaj Wam od razu powiem tak, spróbujcie dowolne sobie chipsy paprykowe dowolnej firmy kupić, nawet najdroższe i zróbcie ten sposobem, jakim ja Wam pokażę w tym filmie i okaże się co, że te, jeżeli dobrze zrobicie, jeżeli dobrze dobracie składniki, to po prostu one zgniotą te, co sami zrobicie, smakowo wszystkie inne. No i oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, to także zrobię filmik osobny, jak zrobić w ogóle chipsy, bo tutaj w tym filmie wykorzystamy gotową bazę chipsów naturalnych, czyli po prostu chips, ziemniak, sól. Czyli składniki w chipsach są takie, ziemniaki plus sól, koniec. Może jeszcze czasami być jakiś olej. Czyli ogólnie chipsy naturalne, bez żadnych dodatków smakowych. Bo pamiętajcie, że te, jeżeli kupicie o gotowym smaku, jakiejkolwiek smaku, to często one mają glutaminian sodu, potem jakieś inne dodatki, wzmacniacze smaku i jakieś jeszcze turbo inne dodatki, które generalnie, jeżeli się przejmujecie zdrowiem lub w ogóle dbacie o siebie i nie chcecie karmić się syfem, no to na pewno Wam one nie odpowiadają. No i słuchajcie, kupcie dowolne chipsy naturalne, dowolne, aczkolwiek na pewno macie różne smaki. Wiecie, że w różnych sklepach te naturalne chipsy smakują różnie. Jedne są lepsze, drugie gorsze. Akurat jedne z lepszych to są właśnie te naturalne z Biedronki, ze stonki Biedronki. No i ewentualnie jeszcze z Tesco są te naturalne marki Tesco, całkiem niezłe. I w kilku innych sklepach próbowałem, aczkolwiek one mi trochę się niższej jakości wydawały, ale nie we wszystkich, więc jeżeli sami znacie jakieś dobre chipsy naturalne z innych sklepów, to także napiszcie, w których sklepach warto je polecić. No i przejdźmy do tego sposobu, jak zrobić takie właśnie pyszne danie, a mianowicie to sprawa nie jest trudna. Chipsy naturalne, jak wcześniej mówiłem, i już macie pół składu. Zobaczcie, ten film jest krótki. Chipsy naturalne, które są Wam niezbędne. Potem kolejny składnik, turbo prosty, czyli dowolna słodka papryka. Tutaj zasłoniłem firmę, ale to nie ma istotne jakiej tam firmy. Dowolna słodka papryka albo ostra, jak lubicie. I tutaj jeszcze taki fajny dodatek, że ona jest wędzona. Wędzona, słodka papryka w smaku jest po prostu bardzo, bardzo, ale to bardzo podobna do tych chipsów paprykowych bardzo wysokiej jakości, które możecie kupić 200 gram za 6 zł, czy ile one tam kosztują, tych znanych marek. Papryka słodka wędzona, może być też słodka oraz mogą być jakieś inne przyprawy. Niektórzy wiem, że cynamonem sypią, inna jakaś tam słodka papryka zwykła, już nie wędzona, bazylia, koper, oregano, cokolwiek tam nie chcecie, jakiegokolwiek smaku nie lubicie. Możecie miks smaków robić. No i jak zrobić chipsy paprykowe? Tak jak mówiliśmy, naturalne chipsy. Proszkowana, bardzo drobno sproszkowana, nie jakieś grudki, tylko mocno sproszkowana. Akurat sobie sypnę do małym tym. Zobaczcie, posypiacie tym. Ja akurat używam tej wędzonej. I teraz fajna rzecz. Chipsy, jak one są robione naturalne, to one są oczywiście smażone w oleju. Więc pamiętajcie, jeżeli, wiecie, dotykacie tych chipsów, to macie tłuste ręce, więc jak posypiecie je proszkiem takim paprykowym, to on przywrze sam do tego, tu nie musicie nic robić więcej, nie musicie ich smarować, nic takiego. Wezmę sobie jakiś tutaj łyżkę, akurat znalazłem na miejscu i słuchajcie, po prostu jak posypiecie, to zacznijcie je tam obracać, żeby to wszystko, wiecie, się tam wymieszało dobrze. No i to z brzegu, zobaczcie, jeden został odlepiony tym. Wygląda normalnie jak chips paprykowy. Ten proszek się trzyma, on nie będzie spadał, bo mówię, chipsy same sobie są tłustawe w dotyku, więc to wszystko, ten proszek ładnie przywiera w smaku. To jest po prostu coś bijące na ziemię, depczące dosłownie w podłoże każdy chips, który kupujecie o smaku paprykowym. Bo zobaczcie, składniki tego czegoś. 100% sproszkowana papryka, wędzona, słodka i ziemniaki plus sól, plus tam kapka oleju, w których one były smażone. Żadnego glutaminiana, żadnego syfu, niczego więcej, co Wam by tutaj nie odpowiadał. Sposób w ten wykonacie w ile czasu? Kupicie chipsy, słodka papryka, a w tym samym sklepie kupicie ewentualnie wędzoną, zwykłą lub inne przyprawy, posypiecie, to się obejdzie Oczywiście tam pomieszacie w misce, żeby to wszystko ładnie przywarło, żeby było ładnie zmieszane. Gotowe chipsy o każdym dowolnym smaku. Ja polecam. I naprawdę, jeżeli ktoś jeszcze nie próbował, spróbujcie coś takiego zrobić. I na początek Wam mówię na strzał, weźcie sobie paprykę słodką, a najlepiej paprykę słodką wędzoną. To jest po prostu nieba ziemia między tymi gotowymi, jakiekolwiek nie kupicie chipsy tym smaku, a to co zrobicie samemu. No i oczywiście tutaj warto też dodać w cenie. Wyjdzie Wam dużo taniej, dużo zdrowiej i dużo smaczniejsze, co najlepsze. No i jeżeli chcecie, to Wam też pokażę film, jak samemu zrobić, bo sami też możecie zrobić chipsy naturalne, ale to jest troszkę inna bajka. Jeżeli będziecie chcieli, to także taki film nagram. No i to tyle z mojej strony. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam oczywiście na następne. Jak się podobał, to oczywiście nie będę się prosił o polubienia, udostępnienia i tak dalej. Jeżeli macie taki gest, to dzięki wszystkim za coś takiego. Pozdrawiam wszystkich. No i zapraszam na wyżerkę tego typu. Cześć!